Muzyka, śpiew, poczęstunek i ogrom atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie można opisać piknik rodzinny, który odbył się na osiedlu słonecznym w Ostrowcu. Ale celem imprezy była nie tylko dobra zabawa. Przyświecała jej przede wszystkim poważna idea, czyli nauka pierwszej pomocy. Stąd nazwa pikniku Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. Jak się okazuje w badaniach, tylko 20% mieszkańców potrafi udzielić pierwszej pomocy, a utratę przytomności możemy mieć wszędzie, w szkole, w kościele, w domu, w pracy. I chodzi o to, żeby nie bać się udzielać tej pierwszej pomocy. W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która niejednokrotnie może uratować nie tylko zdrowie, ale i życie. Efekty już widać, szczególnie wśród młodych osób. Młodzież się nie boi. Na szczęście już coraz częściej w naszych polskich szkołach organizacje, takie jak Polski Czerwony Krzyż, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy i dzieciaki wiedzą i się przede wszystkim nie boją udzielić tej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jak podkreślają ratownicy medyczni, niewiele potrzeba, aby być gotowym do działania w nagłym wypadku. Już 5-godzinny kurs, odpowiednio przygotowany, daje nam takie umiejętności. Jesteśmy pierwszym ogniwem w łańcuchu ratowniczym i tak naprawdę udzielenie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia jest najważniejsze, bo dzięki nam tak naprawdę ten poszkodowany może przeżyć. Specjalistyczne zabiegi wykonują dopiero zespoły ratownictwa medycznego i szpitalne oddziały ratunkowe. Ale bez tego pierwszego ogniwa, czyli osoby, która zadzwoni po pogotowie, która udzieli pierwszej pomocy, reszta łańcucha ratowniczego tak naprawdę nie może zaistnieć. Obecni na festynie mieszkańcy mogli uczyć się zasad ratowania życia przy pomocy fantoma, a także defibrylatora. Każdy mógł zbadać swój poziom cukru, cholesterolu czy sprawdzić swoje EKG. Najmłodszych przebadano na okoliczność ewentualnych wad postawy czy płaskostopia. Problem zdrowia leży nie zawsze po naszej stronie medycznej. W dużym procencie leży po stronie potencjalnych pacjentów i to, co się ludzie nauczą, to bardzo procentuje w przyszłości. Od tego, jak się każdy z nas zachowuje w określonej sytuacji zdrowotnej, to jest ogromnie ważny problem. Takie profilaktyczne inicjatywy jak ta, która odbyła się na osiedlu Słonecznym, wspierają lokalni politycy, na przykład prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. To jest kolejna z inicjatyw wpisująca się w promocję zdrowia, w promocję poprzez spotkania rodzinne z sąsiadami, z bliskimi i uważam, że tego typu akcje jak najbardziej pozytywne, zasługujące na pochwałę, chcę powiedzieć, że wpisują się w inny ciąg zdarzeń. Bardzo dobrze, lepiej zapobiegać niż później leczyć, a wiemy, że to zdrowie jest najcenniejsze. Swoją obecnością piknik Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy wsparła także wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. Wspieram inicjatywy związane z taką integracją ludzi właśnie z pierwszą pomocą. Wiadomo, że mamy czasy jakie mamy. Ludzi chorych przybywa. Nie zawsze mają możliwość zrobienia różnych badań. Czasami przy okazji takich właśnie pikników można dowiedzieć się, że jest potrzebna jakaś kontrola i skorzystać z tego, co daje możliwość właśnie tutaj piknik. Podczas pikniku wyjątkowe prezenty otrzymały osoby niepełnosprawne, a to za sprawą Polskiego Czerwonego Krzyża i współpracy z Fundacją Pomoc na Dłoń. Będą to kolejne rowery trzykołowe, specjalne rowery dla osób niepełnosprawnych, na których mogą się poruszać osoby, które oczywiście nie byłyby w stanie na normalnych jeździć. Na imprezie nie zabrakło typowych atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli korzystać ze zjeżdżalni, trampoliny, baniek mydlanych czy wielu innych zabaw poprowadzonych przez animatorkę. Organizatorem festynu Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy był Dziecięcy Dom Kultury, Klub Pacjenta Serce jak Dzwon oraz Rada Osiedla Słoneczne.